Cześć, witam Was w kolejnej analizie projektowej kryptowaluty. Tym razem zajmę się projektem Metronom. Także serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Metronom, czyli token na platformie, na protokole Ethereum, który ma być tokenem wykorzystywanym typowo do płacenia za konkretne produkty czy usługi. Projekt Metronom według założeń tutaj pomysłodawców ma charakteryzować i wyróżniać się tym, iż możliwe będzie przeskakiwanie pomiędzy różnymi łańcuchami, jednocześnie zachowując wartość w postaci odwzorowanej ilości na poszczególnym łańcuchu. Schemat wydaje się dość prosty, ponieważ do jego realizacji wybierane są konkretne protokoły, na których można tworzyć własne tokeny, a następnie cała logika jest implementowana w oparciu o smart kontrakty, które w zależności oczywiście od ilości przesłanych tokenów poprzez oczywiście pomiędzy łańcuchami zamrażają bądź odmrażają taką ilość na konkretnym protokole. Także logika wydaje się dosyć prosta. Pytanie natomiast, czy token, który bazuje na protokole nie swoim, nie ma swojego blockchainu, może być uznawany za efektywny środek płatniczy. Tym bardziej mając na względzie to, że Ethereum ma nadal jeszcze te problemy związane z wydajnością. Co prawda cała formacja, cały zespół odpowiedzialny za Ethereum robi wszystko, aby to już zażegnać, wydając mamy nadzieję, w tym roku już Ethereum 2.0. Niemniej jednak, nie odchodząc daleko od tematu, projekt Metronom właśnie bazuje na tym. Co ciekawe, tutaj Metronom jako projekt oparty o Ethereum w tej swojej pierwszej fazie można chyba śmiało powiedzieć, że poszedł trochę na łatwiznę, ponieważ pozwala na wymianę tych tokenów pomiędzy Ethereum a Ethereum Classic. Następnie to, co tu według założeń, według tego, co jest napisane na stronie w roadmapie, projekt pozwala, to kolejne projekty takie jak Kutum czy RSK. Oczywiście są to też projekty, na których można swoje tokeny odwzorowywać i opisać je smart kontraktami. Natomiast nie ma żadnych informacji co do tego na GitHubie, w jaki sposób to mogłoby być technologicznie realizowane. Tym bardziej jeśli chodzi o te plany na przyszłość w postaci EOSa czy ADY, czyli tokenu na Cardano. Jeśli chodzi tutaj o Coin Paprika, to na serwisie Coin Paprika śledzone jest repozytorium Metronom Wallet Desktop. Tutaj aktywność w tym projekcie jest bardzo niewielka. Ostatnie jakiekolwiek zaangażowanie pochodzi z końca 2019 roku, a dokładnie z października. Niemniej jednak myślę, że warto zobaczyć całą organizację na GitHubie i prześledzić to, co w tym projekcie tak naprawdę się dzieje. Strona główna organizacji, tutaj w ogóle już pierwsze coś, co osobiście mi się nie podoba, a chodzi o to, że na GitHubie nie widać tak naprawdę w nazwie żadnego powiązania do Metronom, do projektu Metronom. Natomiast widać, że to jest witryna po prostu software house'u, firmy, która odpowiedzialna jest za prowadzenie tego projektu. Jeśli chodzi o stronę Autonomous, to jest również ona z wygasłym certyfikatem, także myślę, że to niezbyt dobrze świadczy o projekcie. Jeśli tutaj organizatorzy nie umieją zadbać o aktualność certyfikatu, tym bardziej, że aspirują do projektu, który ma być środkiem płatniczym. Jeśli chodzi o zaangażowanie ogólnie w projekty w tej organizacji, czyli związane z projektem Metronom, jeśli chodzi o poszczególne repozytoria, to tak naprawdę tutaj może zmylić to, że jakiekolwiek zaangażowanie tu występuje. Tak naprawdę wchodząc głębiej w repozytoria, nic ciekawego w tych projektach się tak naprawdę nie dzieje w tych repozytoriach. Jeśli chodzi o to, o te update'y z ostatnich dni widoczne tutaj, to tak naprawdę można je w bardzo łatwy sposób wygenerować, mając takie repozytorium. Po prostu podpięty jest tutaj bot GitHubowy, którego zadaniem jest sprawdzanie zależności, sprawdzanie
aktualności bibliotek, w tym przypadku sprawdzanie ewentualnych problemów z bezpieczeństwem w podłączonych bibliotekach, z których korzysta ten projekt. I on generuje dodatkowe tutaj pull requesty. Jak widzimy właśnie w zakładce pull request, niestety nikt z projektu Metronome nawet nie pokusił się na ten moment, aby je zmerdżować, czyli aby je dodać do głównej gałęzi kodu, do gałęzi kodu, które później w postaci wydania wersji produkcyjnej jest po prostu używana przez klientów, przez użytkowników. Także podsumowując to, co dzieje się tutaj na GitHubie, nie jest to żadna aktywność zespołu, jest to zautomatyzowana aktywność generowana przez bota GitHubowego, odpowiedzialnego po prostu za sprawdzanie tego, czy w zależnych bibliotekach nie ma jakichś podatności, nie ma jakichś błędów. Także myślę, że od strony GitHubowej, od strony aktywności w tym projekcie, w projekcie Metronome, nic się nie dzieje i tak naprawdę historia jest bardzo podobna na wszystkich innych repozytoriach, które tutaj przeglądałem, tutaj na Metronome API. Oczywiście również można sobie przejść w zakładkę branches i prześledzić te aktywne branche, te stale branche, to są branche, które są już od minimum 3 miesięcy nieaktywne. Jeśli chodzi o te aktywne branche, to znowu widzimy tak naprawdę aktywność generowaną przez boty GitHubowe, bezpieczeństwa i zależności. Także tak naprawdę w tym projekcie, konkretnie w tym repozytorium, nic się nie dzieje. Jeśli chodzi o repozytorium, w którym widać jakiekolwiek ruchy, jakąkolwiek aktywność programistów, zespołu, to jest to repozytorium związane tak naprawdę ze stroną internetową. Tutaj mamy aktywność z maja 2020 roku. Zmiany były takie typowo kosmetyczne, no powiedzmy sobie szczerze, że na funkcjonalność danego projektu zmiany w kodzie źródłowym strony internetowej niewiele wnoszą i niewiele tutaj, że tak powiem, wprowadzają innowacji. Projekt ten również posiada swoją witrynę na Travis Continuous Integration, czyli tutaj możemy zobaczyć, w jaki sposób budowane są te projekty i czy nie ma ewentualnych błędów na repozytoriach. Tak naprawdę tutaj nie ma żadnych błędów, a to jest to spowodowane tym, że tak naprawdę nie ma żadnej aktywności w repozytorium, także ciężko byłoby tutaj oczekiwać i spodziewać się jakichkolwiek błędów. Oczywiście projekt Metronome jako projekt oparty o protokół Ethereum można śledzić na Etherscanie. Tutaj na ekranie przedstawiam Wam, w jaki sposób widać to, co się dzieje z tym tokenem właśnie na łańcuchu Ethereum. I tak naprawdę myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o projekt Metronome. Według mnie projekt już pomału wygasa. Jest on przynajmniej na rynku już około 2 lat, z tego co pamiętam. Od tego czasu, według mojej opinii, niewiele tutaj jest ciekawego. Na GitHubie nie widać za bardzo aktywności programistów, nie widać aktywności zespołu. Nie wykluczam jednak, że może oni pracują na zamkniętych repozytoriach, czyli tak zwanych prywatnych repozytoriach, do których społeczność, my jako osoby chcące zapoznać się z projektem, nie mamy za bardzo wglądu. Niemniej jednak myślę, że skoro jest to projekt kryptowalutowy, projekt, który chwali się tym, że jest otwarty, źródłowy, to wszelka aktywność powinna być widoczna właśnie na publicznych repozytoriach, co jednocześnie mogłoby być takim ciekawym dodatkiem, takim indykatorem wśród społeczności odnośnie przejrzystości prac w tym projekcie. Także według mnie myślę, że tutaj nie ma co swojego czasu, tym bardziej środków na ten projekt poświęcać. To wszystko, jeśli chodzi o projekt Metronome. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.